Hej, z tej strony Emilia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam o moim 8. miesiącu ciąży. Jeśli jesteście ciekawi, jak on przebiegał, zapraszam serdecznie do filmu. Słuchajcie, jaki był ten 8. miesiąc? Pewnie wiele z Was się zastanawia, jak on przebiegał, ponieważ w 7. miesiącu opowiadałam, że nie należał on niestety do najlepszych. Czy w 8. miesiącu coś się zmieniło? Słuchajcie, na pewno jest mi trochę ciężej, czyli wiadomo, brzuszek rośnie, kilogramy również wzrastają. W tej chwili już jest ich 11. Na koniec 8. miesiąca właśnie przybyło tych kilogramów 11. Także jest już to naprawdę sporo, sporo do dźwigania przede wszystkim, więc w kwestiach jakiejś takiej sprawności fizycznej, no tutaj nie jestem jakimś mistrzem i rzeczywiście bardziej się męczę. Łapią mnie też momentami takiej jakby duszności, ale to nie jest nic jakiegoś tam złego, nic takiego niepokojącego, po prostu ciężej mi się oddycha. I tak samo w momencie, kiedy gdzieś tam chodzę, spaceruję, gdzie po prostu zaczynam coś robić, co normalnie nie sprawia mi żadnego problemu, tak tutaj po prostu szybciej się męczę, ale jest to całkowicie naturalne, wiadomo, pewne rzeczy się pozmieniały, kilogramów przybyło, jest co nosić, więc tak naprawdę ma to z tym związek. Jeśli chodzi o apetyt, to kompletnie nie miałam na nic specjalnie jakiegoś apetytu. Jem nadal dosyć mało owoców i warzyw, aczkolwiek teraz już jest coraz więcej jakichś takich sezonowych, więc jednak bardziej mi się tego chce i częściej po to sięgam. Natomiast tak, żebym miała coś ulubionego, to powiem Wam szczerze, niekoniecznie. Z Gagi, powiem Wam szczerze, za dużo już nie mam, za często, ale pojawiała mi się na skutek na przykład zjedzenia oczywiście czegoś pikantnego, czego już teraz wystrzegam się i unikam. Bardzo rzadko mi się zdarza coś takiego pikantnego, mocno doprawionego jeść. Natomiast co mnie bardzo zdziwiło, dostałam kilka razy z Gagę po chrupkach kukurydzianych, po takich pieczywkach Wasa, a po jakichś takich właśnie bardziej zbożach, bym powiedziała. Bardzo mnie to zdziwiło, nie wiem z czego to wynika, natomiast no też staram się ograniczać, bo jest to rzeczywiście niekomfortowe uczucie. Często mój organizm też domaga się nabiału i jem dużo różnego rodzaju serów, twaroszków czy jogurtów, ale lubię też, nie wiem, chleb na przykład z miodem, popitym mlekiem, więc generalnie jakby nie miałam nigdy z tym problemu i takie rzeczy też jadłam, ale teraz no na pewno jest to częstsze, czy na przykład owsiankę rano, bardzo mi smakują właśnie mleczne rzeczy, więc myślę, że też mój organizm się tego domaga, wynika to pewnie z jakiegoś tam rozwoju, z kości, więc myślę, że ma to tutaj na to wpływ. Jako, że przybyło trochę kilogramów, oczywiście mój brzuch również się zwiększył. Już teraz no, nie ma wątpliwości, że jestem w ciąży. Widać brzuch bardzo i tak naprawdę ten brzuch, powiem Wam szczerze, wybija się mocno ponad szereg. Natomiast reszta ciała jakoś tak dosyć wygląda, wydaje mi się, zgrabnie. Nie poszło mi też mocno uda czy nogi w szerz, więc cieszę się z tego powodu. Mam nadzieję, że oczywiście ułatwi mi to szybki powrót do kondycji po porodzie. Słuchajcie, zauważyłam to już wcześniej, zapomniałam Wam o tym powiedzieć, że bardzo uwrażliwiły mi się dziąsła i w ogóle zęby, więc na pewno będę musiała po ciąży, właściwie jeszcze w trakcie mogłabym, ale po ciąży będę musiała na pewno udać się do stomatologa, ponieważ no właśnie tak jak mówię, mam wrażliwe zęby, ale też czuję, że bardziej i widzę, że krwawią mi dziąsła i to tak naprawdę już było w którymś tam początkowym miesiącu, częściej krwawiły mi właśnie dziąsła. Teraz one potrafią być takie nawet napuchnięte, także no, bardzo mam w tym momencie wrażliwe te dziąsła, ale tak jak Wam mówiłam, mam dosyć duże problemy z krążeniem w ciąży, więc pewnie to też z tego typu kwestii wynika. Zaczęłam już też takie grube przygotowania do samego przyjścia na świat dziecka, ale i do porodu. Na to nałożyło się też kilka wydarzeń, ponieważ niestety byłam przez okres kilku ładnych dni w szpitalu, niestety na patologii ciąży, więc to jakby w momencie, kiedy wyszłam, sprowokowało przyspieszenie akcji, przyspieszenie działań w tym celu, żeby być po prostu przygotowaną.
Okazuje się, że dostałam bardzo silnych skurczy. Tak naprawdę te skurcze powtarzały mi się kilkakrotnie w nocy, przede wszystkim w nocy, ale i również w dzień dawały o sobie znać, więc w momencie, kiedy przyszedł taki gorszy jakby dzień, po gorszej nocy i dodatkowo odszedł mi, czy też odpadł, nie wiem jak mam to profesjonalnie nazwać, czop, a było to w 32 tygodniu. Bardzo się tego przestraszyłam, no i z polecenia mojej położnej środowiskowej po prostu pojechaliśmy do szpitala, w którym to zostałam przyjęta na obserwację. Tak się złożyło, oczywiście ja tego nie chciałam, ja bardzo nie lubię szpitali i nie chciałam w nim przebywać, ale to jest oczywiście dla dobra dziecka. 32 tydzień, słuchajcie, no to jest zdecydowanie za wcześnie, jeśli chodzi o poród. No i tutaj jest duże ryzyko, że dziecko jeszcze nie jest wykształcone dostatecznie, więc przeleżałam te kilka dni KTG, miałam podłączane około 3 razy w ciągu całego dnia. I powiem Wam szczerze, te skurcze dziś troszeczkę się uspokoiły, natomiast zostały do dnia dzisiejszego liczne napięcia, które mogą z kolei przerodzić się w skurcze, mogą całkowicie ustąpić. Natomiast faktem jest, że tego czopu nie mam, czopa właściwie, więc jakby od tego momentu niby wcale niedużo zostało do porodu. Słuchajcie, mam też rozwarcie na centymetr i tak naprawdę przy wielorudkach jest to chyba naturalne, tak słyszałam, ale nie zmienia to faktu, że gdzieś tam to rozwarcie się pojawiło. W tej chwili regularnie muszę zażywać leki, które tak gdzieś w pewnym tam sensie powstrzymują, podtrzymują ciążę i powstrzymują przed porodem, przede wszystkim jeśli chodzi o skurcze. Także jest tak dosyć nerwowo, bo zdarzają mi się takie nocne właśnie sytuacje, w których po prostu muszę zażyć dużą dawkę leków, tak żeby właśnie rozwiać to, co się zaczyna dziać. I no jest tak nieciekawie, bo to jest, mówię, taka nerwówka, my jesteśmy generalnie na walizkach, ale czekamy do tego bezpiecznego momentu, do 37 tygodnia. Mam nadzieję, że uda nam się wytrwać tak naprawdę, bo jest to, tak jak mówię, stresujące. Z każdym dniem, z każdym tygodniem jest coraz lepiej dla dziecka. Ja chciałabym jak najdłużej być w ciąży i jak najdłużej po prostu umożliwić dziecku rozwijanie. Natomiast jak będzie, to się okaże. Trzymajcie oczywiście mocno za nas kciuki. Po wyjściu ze szpitala niestety zaleceniem jest to, abym dużo odpoczywała. Właściwie najważniejsze byłoby leżenie. Wiadomo, że nie jest to 100% możliwe, ale spacery, które tak uwielbiam, kompletnie nie wchodzą w rachubę. I słuchajcie, w momencie, kiedy takie spacery były, no to zwykle kończyło się to jakąś akcją nocną, więc już sobie to odpuściłam. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę non-stop mam gdzieś tam opiekę nad sobą i nad Igorem, więc tutaj wszyscy starają się z rodziny i z bliskich pomagać. Jest to uciążliwe niestety, ale pocieszam się tym, że są panie, które czasami całą ciążę muszą przeleżeć, więc jakby to jest tylko chwilowe i tak jak cały czas powtarzam, wszystko jest tutaj dla dobra dziecka. Najważniejsze, żeby właśnie donosić tą ciążę i żeby później nie wyrzucać sobie, że czegoś nie zrobiliśmy, że czegoś nie dopilnowaliśmy albo byłyśmy, nie wiem, zbyt narwane. Mały jest po prostu strasznie ruchliwy i kto by nie zobaczył mojego brzucha falującego i ruszającego się jak materac, jak taki nawet nie tyle materac, co łóżko wodne, no to się dziwi i nawet już kilka osób skomentowało, że pierwszy raz coś takiego widzi, więc naprawdę, no zobaczymy, czy to się przełoży też na jego życie pozapłodowe, bo ponoć to ma bardzo duży związek. No przez to, że on się tak rusza, on też pobudza, słuchajcie, macicę w jakiś sposób do tego, żeby te skurcze, napięcia się wytwarzały, więc tak trochę działał na swoją niekorzyść, można powiedzieć. No ale ma taki temperament, no nic nie poradzimy. I słuchajcie, jedyną taką dobrą, znaczy jedyną, no dobrą wiadomością, która wyszła w szpitalu właśnie w momencie, kiedy byłam przyjmowana, to okazało się, że łożysko już jest prawidłowo umiejscowione, jest na tylnej ścianie, ale nie jest przodujące, więc wychodzi na to, że po prostu zaczęło migrować, przemieściło się i odsłoniło całą szyjkę, co jest niesamowitą informacją. Generalnie nie jest to potwierdzona informacja przez mojego lekarza prowadzącego,
Natomiast faktem jest, że tak powiedziano mi w szpitalu, tak stwierdził ordynator tego szpitala, więc myślę, że tak też jest i liczę na to. Dla nas oznacza to to, że jest na pewno bezpieczniej, na pewno będę mogła podejść do porodu naturalnego. W dodatku też no jakby nie będzie żadnych komplikacji z powodu tego łożyska, więc to jest naprawdę cudowna informacja. Mam nadzieję, że przez mojego lekarza prowadzącego będzie również potwierdzona. Także takim akcentem pozytywnym kończę ten filmik z 8 miesiącem mojej ciąży. Trzymajcie mocno kciuki za to, żeby po prostu każdy tydzień leciał nam szybko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, jak Wy się czuliście w 8 miesiącu, jak on przebiegał. No i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję 9. I mam nadzieję, że nie za szybko. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa.